Cześć, jestem Klaudia Takanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Narysowane poniżej czworokąty to trapezy. Oblicz miary kątów alfa i beta. I będziemy tutaj korzystać z tego, że suma miar kątów leżących przy jednym ramieniu trapezu jest równa 180 stopni. Przy jednym ramieniu, czyli ten kąt tym kątem. Ten z tym. I tak parami. Mamy 180 stopni, no to zaczynamy od podpunktu A. To alfa to 180 stopni, odjąć 55 stopni. Otrzymujemy tutaj 125 stopni. To teraz tutaj beta 180, odjąć tym razem 135 stopni, to 45 stopni. Podpunkt B. I alfa 180 stopni, odjąć 70 stopni, to 110 stopni. Beta, no myślę, że to już widać, 80 stopni. C. Tutaj uwaga, mamy do czynienia z trapezem, którego ramiona mają takie same długości, czyli jest równoramienny, to oznacza, że przy podstawach ma takie same miary kątów. Zatem alfa to będzie 55 stopni, beta, znów 180 stopni, odjąć te 55, a to jest 125 stopni. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.